Siemaneczko i witam bardzo serdecznie. Dalej jeszcze nie dotarliśmy do Nowigradu i nie robimy spotkania z Jaskrem w jego zajebistej karczmie Szałwia i Rozmaryn, ponieważ iż po drodze jadąc na koniu słyszałem, jak ludzie plotkują, że jakiś potwór na elfickim cmentarzu jest czy coś takiego. Potrzebny oto do tego gościa. Jest to kapitan straży, który się znajduje o właśnie tu, po stronie granicznej, i właśnie jest w tym miejscu gość. I mamy teraz na zlecenie potwora z lasu. Zadaj miejsce ataku na transport za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Gościu mówi, że jest jakiś włochaty potwór w lesie, który atakuje transporty i mają z nim problem po prostu. I oczywiście za te zlecenia, to jeżeli wam brakuje kasy, warto je przyjmować, ponieważ to też jest źródło dobrego zarobku. Za to jest zawsze około 1000 nagrody. Przynajmniej ja tak miałem w poprzednich tych zleceniach na potwory. I też są dosyć ciekawe, ja tam lubię je bardzo wypełniać. Dobra, jedziemy sobie tymi okruszkami na mapie. Ale drogą, drogą jak najbardziej, tak jak kiedyś mówię. Tam jest coś jeszcze, kurde, to jest po prostu mnóstwo tego. Po prostu mnóstwo. A tak a propos, dzisiaj jest 23 czerwca, czyli dzień premiery Batmana, tak? Arkham Knight. I okazało się, że to jest wielki niewypał. Znaczy nie, że wielki niewypał pod względem fabuły i gry, tylko pod względem graficznym. Przynajmniej na PC-cie, z tego co ludzie mówili. Ja jeszcze nie zdążyłem sobie kupić na PlayStation 4. Na razie z tym poczekam, bo ludzie strasznie narzekają, mało ustawień i grafika, no, rozczarowuje po prostu. O! A to Al Ghul! O, o! Ale jesteś paskudny. Tylko, jaka menda? Jak ja uderzę, zauważyliście? To od razu nas odpycha. Kurwysyństwo. Pewnie będzie jakiś Al Ghul. Albo on ma te kolce chyba nic. Pewnie będzie jakiś Al Ghul boss. Dobra, zbadajmy to ciałko od razu. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady. Ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Aha, no właśnie, no i co? Tu coś jeszcze jest. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojada. Jest tu, ale wszystkie zadane przez nich są pośmiertne, bo potwór jest humanoidem. Ale dalej nie zlikwidowali tego będą. No kurde, był patch, który miał zlikwidować nakładanie się na siebie dialogów i co? Dupa. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady. Ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Zwiędził ładunek już po ataku potwora, albo nasz potwór kolekcjonuje militaria. No właśnie, to nie pewnie potwór, tylko jakiś kolejny przemieniec z człowieka, tak? No, zbadajmy. Rany jak od pazurów, a tu strzała, ułamana tuż przy ciele. No. Coś tu śmierdzi. Trzeba pójść za śladami. No dobra, pewnie, że pójdę, a jak zwykle oczywiście trzeba się... O, są ślady. To stopy? Nie, to nie stopy. Wiecie co? Dobra, nie, idźmy po prostu. Tam coś widać. O kurwa, ile ich jest. Dobra. Trzeba się na to bardzo dobrze przygotować. Oni nie lubią igni, to na pewno. I weźmiemy sobie samum. To oślepia. Warto się tu rozejrzeć. Oj, oj. Tak jest, ładnie. To czwarty poziom tylko akurat. Więc ta misja raczej była dedykowana na... No, właśnie, czwarty poziom. Ale już mamy 18 dziedzina. Ale luz. O! Mój mały terier.
Gdzieś tam szczeka, wkurwia się. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Kurde, aż się robi. Aż się dwoi, troi przed oczami. Oho. Elf. Jeszcze kroka będziesz miał dodatkową dziurę we łbie, Dłan. Czego tu szukasz? Dłan. Zawsze Dłan mówią na ludzi. Tak sobie spaceruję. Nie, no po prostu. Muszę porozmawiać z twoim przywódcą w ważnej sprawie. Nie ufam ci. Pomyśliłem się, kiedy zacząłeś mierzyć do mnie z łuku. Ciągle trzymasz mnie na celu. Nie zrobię nic głupiego, możesz być pewien. Pewien będę dopiero, jak oddasz mi broń. No dalej, miecze. Zdejmij je, to zaprowadzę cię do Vernossiel. O nie. Na to się nie mogę zgodzić. Błąd. Ostatni, jaki popełniłem. Kurwa. Fuck. Nie robię takich decyzji. Ale broń nie oddam, nie cholery. Dobrze, zgubił obronę. Do tyłu. Dobrze. Kończący cios, ale teraz jest jeszcze jeden łucznik w lesie. To jest ten... To baba. Kurwa, no trochę żałuję, że ją zabiłem. Troszeczkę żałuję, że jednak ją zabiłem. Ale wiecie co? To nic nie szkodzi. Zrobię sobie zaraz drugie nagranie. Zrobię sobie dwa w takim wypadku. Dwa wyjścia. Wróć do kapitana. Dobrze, ja wrócę, ale najpierw to sobie zapiszemy. Zapiszemy sobie tutaj. O! I zaraz wrócę do nagrania, gdzie podejmę taką decyzję, że po prostu oddam tą broń i zobaczymy, co się stanie. Ok? No i witam jeszcze raz z powrotem i zobaczymy teraz, co się stanie po tym, jak podejmę tą drugą decyzję, czyli zdam broń dla tego elfa. On chyba jest tu gdzieś na drzewie. O, dokładnie. Zobaczymy. Co wtedy będzie nam miała do powiedzenia pani przywódczyni? Jeszcze jak ona kroka tam... będziesz miał dodatkową dziurę we łbie, Dłan! Czego tu szukasz? Mów! O, dokładnie. Muszę porozmawiać z twoim przywódcą w ważnej sprawie. Nie ufam ci. Domyśliłem się, kiedy zacząłeś mierzyć do mnie z łuku. Ciągle trzymasz mnie na celu. Nie zrobię nic głupiego, możesz być pewien. Pewien będę dopiero, jak oddasz mi broń. No dalej, miecze! Zdejmij je, to zaprowadzę cię do Vernossiel. No i teraz właśnie oddamy. Niech będzie prowadź. Niech będzie prowadź. Okej. No i co właśnie? To jest przywódczyni czy przywódca? Bo mi się wydawało, że walczyłem w ogóle z kobietą. O, dokładnie, to jest on. Vatgarn? Ciekawe. Nie mamy tu problemów z potworami. Wy nie, ale Redańczycy są przekonani, że w lesie zalęgła się jakaś bestia. Wynajęli mnie, żebym ją zabił. No, mylili się. Nie pierwszy raz zresztą. Nie ma żadnej bestii, nic tu po tobie. To nie są żarty. Zginęli ludzie. Zginęli żołnierze. Żołnierze Radowida, który prześladuje Ensid od Wielkiego Morza po Góry Sinę. Którzy brali udział w pogromach, torturowali naszych braci, gwałcili nasze siostry. Nie zapłaczę nad nimi. Nie przestaniemy napadać na te transporty. Musimy jeść tak jak wy, więc masz dwie opcje. Odejść stąd, zapomnieć co tu widziałeś, albo umrzeć. Kurwa, no i tak, teraz i znowu mam problem. Róbcie co chcecie, czyli odejdę, tak? I nie zabiję. Jesteście zwykłymi bandytami, ale w sumie jestem przeciwny Radowidowi. Więc... Zrobię tak. Róbcie co chcecie. Nie będę się mieszał. Tylko, że nie dostaniemy kasy za docenę. Oddajcie mu jego rzeczy i dorzućcie jeszcze coś z tych transportów. Mądre decyzje trzeba nagradzać. Wafajo. No. Stałe powiedzenie elfów. No dobra. Zlecenie. Wróć do kapitana po posterunku po nagrodę. No i co? Będę musiał mu skłamać, tak? Trudno. Wilcza skóra razy 6. To tam trochę od nich dostaliśmy, no nie powiem. Korzenie jakieś tam, kurwa, będzie żarł korzenie, do czego mi to korzenie?
Ale zapierdalaj, Wiedźmin. O nie, 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 tam jest może jakieś ujście albo chuj wie co. Jedziemy dalej. No dobra, czyli co? O, tutaj coś jest? No już, 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 spokój, no. Dobra, czyli tak. Będziemy musieli skłamać. No ale rzeczywiście, no ja myślę, że podjąłem jednak dobrą decyzję, bo co? Skoro ja jestem też przeciwko Radowidowi, tak? I oni też. No to czemu miałbym ich zabijać? Bez sensu. Więc jest ok, ale znacie drugie rozwiązanie, tyle że pogadaliśmy z nimi i ich nie zabiliśmy. A tak naprawdę może elfy się oddzięczą w tym w przyszłości, no. Chuj wie, może. Dobra, jesteśmy blisko, mam nadzieję, że... No kurwa, trochę tutaj ich jest, mam nadzieję, że... Czemu tak dziwnie w ogóle pojechałem? Jakoś naokoło, kurwa, czy mi się wydawało? Nie, dobra, jest tutaj. Teraz tak, pogadajmy z nim. A ty co tak wyglądasz? Ja jestem tutaj, a kuku. No, wreszcie jesteś. Dorwałeś tego potwora? Nie znalazłem. No i właśnie, teraz jak powiem, że są Skojatel, to ich wydam. Nie ma nikogo. Nie, przeczesałem cały las, ale go nie znalazłem. Może się wyniósł. Albo się wyniósł, albo chujowy z ciebie wiedźmi. No co tu jeszcze robisz? Pieniędzy nie dostaniesz, co najwyżej kopa w dupę. Zjeżdżaj! No właśnie, no ale dobra. Nie zawsze pieniądze są najważniejsze. Pieniędzy i tak mam sporo. Dobra, to mam wypełnione. I okej, na tym myślę, że zakończymy ten odcinek. A sobie w następnym po prostu pojedziemy do... o, dokładnie, do Jaskra, do Szałwi i Rozmarynu, do tego jego zajebistego burdelu. Także ja się będę żegnał, jeżeli wam się podobało. Ta jedna, druga opcja, to lajkujcie, subskrybujcie, ja się będę żegnał, do zobaczenia.